Tak, panie marszałku, dziękuję bardzo. Ja bym prosił, żeby przedstawiciel ruchu Palikota mówił po pierwsze prawdę tutaj, po drugie czytał projekty ustawy, a potem się dopiero wypowiadał. Pana wypowiedź sugerująca tutaj zarzuty w stosunku do projektu Solidarnej Polski po prostu była nieuczciwa, powiem panu, i kłamliwa. I wyraźnie chcę powiedzieć, że nasz projekt zakłada ustawowe gwarancje funkcjonowania ogrodów działkowych i ustawowe gwarancje dla działkowców. I to nie jest tak, jak pan tutaj próbuje i sugeruje, że to był jakiś tam projekt, tam się nic nie zmieniło, odrzućmy, a wymienia pan rzeczy, które są nieprawdziwe. Wie pan, dlaczego chociażby pełnomocnik musi być powołany? Bo to są grunty nowo tworzone, są na gruntach gminy i to jest uchwała Rady Gminy. To jak pan sobie wyobraża na gruncie Rady Gminy, żeby ktoś inny był pełnomocnikiem odtworzenia ogrodów działkowych? Jak pan sobie to wyobraża? A kwestia wielkości działek. Czy pan przyjmuje do wiadomości, że istnieją dzisiaj działki, które mają 500, 600, 700 metrów? One istnieją. To według pana one mają już nie istnieć? A nie można nic z tym innego zrobić? Panie pośle, to są bardzo proste rzeczy, bym prosił, żeby pan po prostu czytał ustawę, nic więcej. Dziękuję.